Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Ci o czymś, z czym pewnie miałeś nieraz do czynienia, ale nie zdawałeś sobie z tego sprawy. No ostatnio nawet miałem taką sytuację, bo dzwonił do mnie kursant. No i mówił, że dziewczyna go zostawiła, bo wróciła do faceta, który był od niej sporo starszy. On tego nie rozumiał, nie wiedział w ogóle o co chodzi. Dlaczego tak się stało, że on jest młodszy od tego gościa, a ta kobieta wróciła do faceta, który był jednak sporo starszy. Więc w tym wideo opowiem Ci o kobietach, które lubią i wolą tak naprawdę dużo starszych mężczyzn. Skąd to się bierze? Widzisz, jeśli dziewczyna wychowywała się bez ojca, nie miała ojca, albo ten ojciec uległ jakiemuś tam wypadkowi, no to potem taka kobieta w dorosłym życiu próbuje sobie tą niezaspokojoną potrzebę z dzieciństwa, opiekuńczości ojca, tego jak ojciec się nią opiekował, zaspokoić w taki sposób, że szuka starszych od niej facetów i z takimi facetami wchodzi w związki. Jeśli tego nie wiedziałeś, no to teraz już wiesz. Jak ci dziewczyna mówi, że wychowała się bez ojca albo w ogóle nie miała ojca, nie poznała go, no to jest duża szansa, że taka dziewczyna może mieć ochotę na starszych facetów. Jest to właśnie w ten sposób psychologicznie uwarunkowane. Więc jeśli ty jesteś dużo starszy od niej, to jest dla ciebie dobra informacja. Jeśli natomiast jesteś młodszy od niej albo w jej wieku, no to niekoniecznie taka kobieta może sobie cię wybrać jako przyszłego partnera. Także zapamiętaj sobie, że jak dziewczyna mówi, że nie miała ojca albo właśnie nie wychowała w ogóle się z tatą, no to ona tą potrzebę niezaspokojoną z dzieciństwa będzie chciała zamanifestować w dorosłym życiu i będzie szukała facetów, którzy są dużo starsi od niej. Nawet to może być różnica wieku tutaj, słuchaj, no 20 lat czy 15. Spokojnie, często ja obserwuję na moich konsultacjach w trakcie pracy z moimi klientami takie sytuacje, gdzie dziewczyna 20-paroletnia spotykała się z facetem plus 40 i była w nim zakochana, twierdziła, że on jest przystojny, piękny i tak dalej. No i też teraz przypomniała mi się jedna sytuacja, kiedy to spotykałem się jako młody chłopak z uroczą brunetką. No i przechodziliśmy tam przez rynek krakowski i ta brunetka spotkała swego kolegę wtedy. Ten kolega, cały siwy, koło 50 facet, ja stwierdziłem, że on wcale ani nie jest przystojny, ani nie jest ładny, a ona wręcz pałała z zachwytu do niego, jaki to on jest przystojny, jaki to on jest cudowny. Ja wtedy tego jako młody chłopak nie potrafiłem zrozumieć, bo sobie myślę, no jak to jest, no facet kurczę już tak wygląda podstarzale, a ona tu się wypowiada, jaki on jest przystojny, jaki on jest piękny, ale tak jak mówię, no kobiety nie są logiczne. Jeśli kobieta miała takie traumatyczne wręcz doświadczenia z dzieciństwa i nie miała opieki ojca albo w ogóle nie znała swoich rodziców, to możesz zauważyć taką prawidłowość, gdzie właśnie ona będzie szukała podświadomie tych starszych mężczyzn i z takimi mężczyznami będzie ochoczo wchodzić w związki. Oczywiście, jeśli jesteś facetem, który szuka młodszych dziewczyn, dla ciebie to jest dobra informacja. Natomiast jeśli jesteś w wieku tam 20 paru lat i szukasz takich dziewczyn, no to już teraz wiesz, że jeśli dziewczyna ci mówi, że wychowywała się bez ojca, to taka kobieta może być bardzo problematyczna potem w związku. Znam sytuację, gdzie dziewczyna celowo nawet mieszkała ze swoim chłopakiem po to, żeby spotykać się z innymi facetami, żeby on dał jej spokój, żeby jej nie sprawdzał, nie kontrolował. No i taka kobieta też z tej sytuacji, o której opowiadam, właśnie wychowywała się bez ojca i sztucznie próbowała sobie tą potrzebę bezpieczeństwa zaspokoić w taki sposób, że szukała innych, starszych od siebie facetów po to właśnie, żeby spełnić tą swoją fantazję. Także no, polecam się nad tym zastanowić i zapamiętać tą radę, że jeśli dziewczyna mówi, że nie miała ojca, wychowywała się bez ojca, albo jej ojciec, załóżmy, no, tworzył patologię w domu, ona go nienawidzi, to także może prowadzić do tego, że taka dziewczyna będzie zupełnie inaczej się zachowywała w związku niż kobieta, która wychowała się w normalnej rodzinie, która miała normalnego ojca. Na wielu przykładach można to zauważyć. Założę się, że pewnie ty też takie przypadki znasz ze swojego życia, gdzie właśnie dziewczyna spotykała się z dużo starszym facetem, który nie do końca był piękny, ale ona tą swoją potrzebę właśnie bezpieczeństwa spełniała. Polecam wykorzystać tą radę. Jeśli wideo się podoba, to zasubskrybuj kanał, polajkuj. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!